Witajcie w drugim odcinku Skokowego Ekspresu. Dziś przyjrzymy się, kto może być mocny w sezonie 23-24. Oczywiście jednym z kandydatów do zwycięstwa jest niewątpliwie Halvor Egner Granerud, zdobywca kryształowej kuli. Innym jest Austriak Stefan Kraft, który także już ma na koncie wiele sukcesów, a zeszły sezon ukończył na miejscu drugim. Z kolei na trzecim miejscu w poprzednim Pucharze Świata uplasował się Słoweniec Andrzej Lańszek, wyprzedzając Dawida Kubackiego, który jak wiadomo przyczyn od siebie niezależnych odpuścił końcówkę sezonu. Ryoi Kobayashi z kolei zajął miejsce piąte w zeszłym sezonie, jednak jest to skoczek niewątpliwie ścisłej światowej czołówki. Z kolei do tej czołówki dołączyli latem Władimir Zografski, bułgarski Rodzynek i Gregor Deschwanden. Odpowiednio pierwszy i drugi skoczek letniego Grand Prix 2023. Do kolekcji mocnych zawodników dodajmy jeszcze Daniela Czofeniga z Austrii, dobrego zarówno poprzedniej zimy, jak i tego lata. Zawsze mocnego Piotra Żyłę, który powinien spokojnie uplasować się w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej tego sezonu, oraz Andreasa Wellingera, który naprawdę imponował latem, a ponadto zeszła zima również była w jego wykonaniu niezła. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i kciuka, do dołączenia do serwera. Na razie.